Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. Słuchajcie, kontynuujemy. Przed nami dosyć jedna niefajna bitwa. Ta nie należy do najprzyjemniejszych na pewno i to w niedługim czasie będziemy ją mieli. No ale cóż, będzie trzeba się z nią zmierzyć, no i tyle. My jedziemy sobie na pewno do naszego zamku, po to, żeby się tam delikatnie dozbroić, przezbroić, zebrać kapkę wojska, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie jedzie żadna karawana, a szkoda, a mogłoby jechać. Nie wziąłem z tą mendu z wszystkich. To chociaż tyle pojedzie. Dobra, no to tutaj będziesz musiał na pewno chwileczkę zostać, zanim przyjadą mi menduzy. Menduzy i wy, więc w ten sposób jedziecie. No a miałem przed sobą pewnie bitwę i to taką niezbyt przyjemną dla mnie. No, ona do najprzyjemniejszych należeć na pewno nie będzie. Jeden bohater mu leży. Ty nie masz strzelania. Zdecydowanie w ten sposób. Zejdź sobie z wieży. Ty defenduj. Defenduj też. Z zamurów możemy uderzać go. O, i ładnie, obrywa. To jest ważne. Teraz rzućmy... No, wy będziecie bardzo drażniącą jednostką dla mnie. Spróbujmy w ciebie. Za 150, ładnie. Jeden poszedł spać. Tutaj wygraliśmy. Kontrataku być nie powinno. Muszę cię niestety zabić, zanim cokolwiek. Defend. Odsuń się. Odsuń się. No my ich na śmierć obrzucamy tam. No pięknie. Wykorzystaliśmy dobrze mury, wykorzystaliśmy nasze wieże, więc dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Udało się osiągnąć. Zza murów mamy naprawdę potężną przewagę. Jak widzicie, niewielkimi stratami w zasadzie udało się fajnie wybronić. No i mamy jednego bohatera. On też był miał kiepskiego bohatera tam w tamtym miejscu, więc też oczywiście nie ma co tutaj jakoś, powiedzmy, nadmiernie gloryfikować moje działania, no bo zdecydowanie wróg do najlepszych nie należał. Tatuś dzwoni, a ja niestety nie mogę teraz odebrać. Kryszteksami się rekrutujemy. W porządku, tego się mogę pozbyć. Siarki też sporej części mogę się pozbyć. Ciebie w maksie, ciebie w maksie, ciebie w maksie. Zacznijmy od was. 9000 to tylko jednego będę w stanie małpiaka dorzucić. To trochę mało, ale i tak czekamy. Możemy w tym czasie sobie zrobić o jakieś tam przegonienie was. Po prostu, co by i tak, my siedzimy i tak siedzimy na dupie, więc za jedno mi to. Więc oddajmy turę. Wydaje się, że sprawnie tego zielonego pogoniliśmy. Już jest dużo słabszy od nas. Boję się tego niebieskiego teraz, wiecie, że dałem mu za dużo czasu i on mi urósł w siłę. Tak mogło się wydarzyć. 3 małpy. 6 małp mamy. Jeszcze bym się spieniężył jakoś na jedną małpę? Nie dam rady. Nie ma co czekać dłużej. Wiecie co? Pojedźmy tutaj, odblokujemy sobie tym garnizonem i spróbujemy się pozbyć zielonego, tak? Żeby mu się skończyły te jego głupkowate wjazdy. Więc, czy szybciej nie będzie w ten sposób? O ile tu nie mam blokady, to będzie chyba szybciej karawaną. Tak, w 3 dni. Więc oczywiście jedziecie. A, zostańcie w tym gorsz, spoko. Co za różnica. Oddajmy turę. Teraz na pewno chcę się przezbroić tu jeszcze. Jeden ptak gromu tylko, bo nie mamy garnków. A garnków mam przychod, chyba. Jeden dziennie mamy. Całe szczęście. Jeszcze trzeba pamiętać o tym miejscu. Nie, że ono jest jakoś bardzo zagrożone, ale mówię. Ostrożności nigdy za wiele. Dobrze. Jak z armią? Jeszcze nie jesteście w tym gorsz. Część się rozłożyła. No, a część nie. Zaraz was poprzestawiamy oczywiście jeszcze. To jest niestety kiepski tutaj układ, ale no cóż, trudno. Trzeba szyć z tego, co mamy. Tauni niech będzie na pierwszym. Tak, zdecydowanie. To jest ładny układ arminy. Chodźcie na morze i popłyniemy sobie szybciutko, szybciutko tutaj. Tu opłyniemy, że tak powiem, niebieski biom. Miesiąc żywiołaka wody. Okej, spoko. Jedwabne strzały. No to jest już ciekawe. Możliwość spętania mu
modliszki, małej tej ważki, ptaka gromu uzielonego albo smoka jest już bardzo kuszącą opcją. Jeszcze bym pomyślał o jednej rzeczy. Otóż pomyślałbym, słuchajcie, jeszcze o... Tak, zdecydowanie tę walkę robimy. Pomyślałbym jeszcze... O, słuchajcie. O, widzę, że nie ruszyliście się. To szkoda. Proszę prostą strzałą. Elegancko. No niestety na was czary za bardzo nie podziałają. Jesteście żywiołakami. Mhm. Aczkolwiek i tak ich trochę skrzywdzić możemy mimo wszystko. Mhm. No to tak. Ten gentleman nie gra. Ty do przodu. Nie powinien zginąć. 100 obrażeń. Kolejne 100. Bardzo dobrze. Jeszcze mieliśmy małpkę w razie co. Do zbijania. W ten sposób. I naturalnie płyniemy w tę stronę. Tak, żeby odblokować ten garnizon. Zdjąć mu tutaj te ograniczniki, które mi pozakładał. Ja myślę, że jeszcze w międzyczasie tak zwanym... O, nie mam na małpki. Kryszteksa. Ile tu potrzebuję kryszteksa? No z tyle. I wyślemy te małpki tutaj, bo pod gorsz będę przepływał. Więc Cupar wyślij tutaj. Kesan i cała reszta powinna się bardziej bronić. Mhm. No, zaczynamy odjeżdżać mu rekrutacyjnie. Takie mam wrażenie. Coś tam stoi, nie? Poczekajcie. Hu. 17 czarnych smoków. To ja obawiam się, że ja jestem za krótki chyba na tę bitwę. Tu bym zaryzykował wjazd w takim razie. Ja tam nie zauważyłem, że tam są jednostki. I to był chyba mój duży błąd, wynikający zapewne z nonszalancji. A tu co jest? Nic? To taka tylko wyspa? Chcesz mi tylko powiedzieć? No na to wygląda. No szkoda, niepotrzebnie tak. Popłyń z tej strony i zobaczymy co dalej. No to niedobrze. Tak, to jest prosta wyspa. Jakby się udało jemu ten zamek przechwycić, to by było cudo. Tak, wiecie... Coś ty odjebał. Najlepszego. Co za głupkowate pomysły są. No debil. No to spowolnienie się przyda, to na pewno. Wrzuć tam te rękawiczki. Tu te rękawiczki wrzuć. Który lepiej strzela? Ty masz na 3 strzelanie, ty masz na... Nie, tak, to ty strzelasz. Młotek, no zdecydowanie młotek tutaj. Ten z kamionkami tutaj wrzuć też. Mamy pajęcze jedwabne, których nie założyłem. Brawo, brawo. Strzelasz więcej ty. Odporność na strach, możesz też ogłuszyć, dochód o 250, ruch po morzu. Chyba strach. Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek jednostki wroga strach posiadały. Podejdź tu jeszcze. Niezła armia. To mi w sobie uświadamia. Że powinienem zrobić kilka budynków. Dobrze. To jest dla bohaterów tylko, ale... Ale to robi robotę, słuchajcie. Znowu potwory morskie. To jeśli mogę, wolę uniknąć. No i tutaj się idzie dropnąć tylko z tej strony, czyli trzeba te smoki pogonić. No to jeszcze jedno bym zobaczył w takim razie.
Wezwij do tego gorszcz, grolsz, cokolwiek. Wezwij mi was. 4 dni. Ja popłynę jednak w tamtą stronę, muszę się umocnić. Tu. 2 małpy. 3 was. Nieźle. Na szczęście zielony jest trochę wykastrowany, to mnie cieszy. Że nie stawia on za dużego oporu na tym etapie rozgrywki już. To przejmujemy tylko po to, żeby tu wizji więcej mieć, a my jedźmy na pewno w tę stronę. Niebieski i zielony. No przecież ja cię rozjebię. Chociaż nie dorekrutowałem ptaków. Uderz, zabierz kontratak. Kto teraz? Ty. Kto to rzuca? A, ty strzelasz. No spoko. Nawet sobie strat chyba nie zrobiłem. Poza nomadami. Co za idiota. No to ja jestem zadowolony. 3 ptaszory zrekrutowałeś nawet. Ty się dropuj tu. I pójdziesz tam. No jest niestety problem z tym miejscem. Nie spojrzałem, kto to był. Kurde, idzie. Zdaje się, że tu gdzieś, nie? Skoro cię widziałem. Chyba tu. Czy tu. No teraz mam zagwozdkę, gdzie on był. Ile jeszcze do karawany? 1 dzień. Tu, niebieszczak chodzi. No to jest gówno, nie przeciwnik akurat. Brakuje mi kopalni rtęci, wiecie? Nie wiem, czy ja sobie tego biomu jeszcze nie przeblokuję trochę. Wydaje mi się, że jestem tam trochę do tyłu w tym biomie. Jak siła armii odjeżdża mi cały czas? Nie, zbliżamy się do siebie. No to dobrze, to relatywnie będę cały czas ja rósł w siłę. Zatem spoko. Kurde, was to bym przegonił, ale... Wkurwiający do walki jesteście, co ja wam będę mówił. Ty nic mi nie zrobisz. Zróbmy taki zapis. Chciałbym to mieć mimo wszystko. Tak, weź go. Nie spojrzałem, ile ich zginęło nawet. Parę tu i tu mi zginęły wojska. 1-7. Akceptowalnie. Za to jest akceptowalne. No, dobra, to nie było ważne, ale jakby sam skill jest istotny, tak? To też poniekąd. Ileśmy dalej. Tak, ty jesteś nic nie warty. Teraz dalej. Tu warto by zrobić żołnierzy. Tu są zagrody, mam nadzieję? Są. No, zresztą widać, że są. Prześli was tutaj z Cupar do Gorsz. Bardzo ładnie. Analogiczna sytuacja powinna mieć miejsce tutaj. Zastanawiam się, czy zaraz nie zamieniliśmy duzy na jakąś inną jednostkę. Może na harpie, albo na nomada. Was wyśli. Kurde, gdybym miał kuszę snajperską. Jezu, ta armia byłaby tak dobra. U mnie jest dużo jednostek, które niestety nie zyskują na tym. 49 ptaków grą. Może nie być najprzyjemniejsza bitwa świata, ale... Spętaj. Bardzo dobrze.
Elegancko. No proszę. Spętaj ciebie. Dwa straciłem małpiaki już. No to już chyba wystarczająco, jeżeli chodzi o straty małp. Tak dużo. Okej, trudna bitwa, ja wiem, ale... ale wcale nie musimy tyle tracić. Ile hapsów? 43, to już bym nie tracił. Słuchajcie, tu było 49 Vanderbirdów mimo wszystko, wiecie, złożyliśmy naprawdę kawałek woja. A dlaczego warto było? No dlatego, że dostaliśmy przede wszystkim wejście do fajnego teleportu, tylko nie wiem, co on mi będzie dawał. Zaraz się okaże. A, grozy po frunu. O, źle rzuciłem, chciałem, za bardzo się zajarałem. No, jeszcze ogłuszony. Pięknie. To powinno starczyć. A, i ty jeszcze ostałeś się. Nie zwróciłem uwagi na ciebie. No dobrze. Cztery zmory. Kopalnia siareczki będzie jeszcze. Kolejna do zmor. No, to jest ładne miejsce. To wszystkie stracone zmory możemy sobie odpokutować poniekąd. To jest tego warte. Kurwa, 9 smoczych strażników. Ja jebiu. Nie wiem, czy to jest tego warte. Mając w głowie potencjalną ilość strat, jaką ja sobie zrobię, to nie wiem. Wcale nie jestem taki pewien, czy to jest dobra decyzja. No dobra. To was po kolei montujmy. Mogę dwóch? O, mogę, dobrze. Bo smoki są niesamowicie upierdliwą jednostką do walki. Choć warta, kurde, no ale... na 9 smoków boli. Boli bardzo, moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Czy coś tu jeszcze wartościowego się ostało? Niespecjalnie. No dobra. Thunderbirdów też mam niby od cholery, może to bym jakoś wykorzystał kiedyś. Ale nie mam do nich garnków za grosz. Weź za mnie połowę tych garnków. Potrzebuję zrobić tu Thunderbirdy. A już nie mam pieniędzy. Dobra, dawaj tędy, kumplu. Co? Nie traćmy czasu. Może masz jakieś artefakty ciekawe. O, ogłuszony, jak miło. Nie, koniec uciekania. No i strzel sobie tu. Świetna decyzja. Dobra. Czasami pływający bohaterowie mają fantów trochę przy sobie. O, jak widzicie, niby nic... nie, to nie, zupełnie nieważne. No dobra, trudno. No to fantów nie miałeś, kumplu. To trochę szkoda. O, kolejna armia. O. Z niezłym bohaterem. I cztery głupie smoki są tylko. Dobra, zapiszmy tu grę, bo przetestuję, czy jeżeli dodam jednostki, to czy mogę go uderzyć mimo wszystko. Weź wszystko z wyłączeniem was. Dawaj was tu. A może być ciężko. Nie będzie ciężko. Mamy save, dobra. Tak, weź tylko po to, żeby oni nie mieli ich. Kurde, nie spalę cię w jednej turze. A liczyłem na to. Ogłuszony przynajmniej, fajnie. Odbił to, kurwisyn. Nie. Bo został bohater.
Ja bym się tego bohatera mu pozbył. To jest wysokopoziomowy bohater, który jest warty tego, żeby się go pozbyć. W moim odczuciu przynajmniej. Spróbujmy jeszcze raz tę bitwę zrobić. Zobaczmy, czy coś mamy. No nie za bardzo. Chodźmy jeszcze raz na tę bitwę. Tak, wiesz, żeby... Świetna decyzja. Wszyscy, kto mogą, powinni teraz walić w tego bohatera. Wybornie. Odbijesz? Ale to dobrze, to odbijaj. Mi to nie przeszkadza. No, to było tego warte. Zaraz zdecyduję, czy gdzieś tam ten artefakt daje morale. No, morale by mi się przydały, wiecie? Myślę, że zamiast hajsu zacznę nosić. Tak, morale się bardzo przydadzą, bo dużo moich jednostek jest na zero, teraz jest na zero. A bywały sytuacje, że po prostu no, odstawali przez to, że mieli... No, masz wojsko, kurde, no. Powinniśmy się szarpnąć na te smoki, no, bo to im dłużej, tym gorzej będzie tylko. Jest ich w chuj dużo i to będzie w chuj zła bitwa dla mnie. One mają pełno odporne czary, więc nie sądzę, żeby spętanie na nie działa. No nic na nie działa, poza brutalną siłą i niczym więcej chyba. Tu się porekrutuj. W ogóle. Tak jak już sobie rozmawiamy. Tu jest też niezła armia. Spokojnie by się wybroniła w razie problemu. No, zapiszmy grę i zobaczmy to. Zielony nie ma już takiej mocy produkcyjnej, żeby w ogóle móc mi się przeciwstawić. Stracił już wszystkie miasta. Town i Balfour tylko może przejść spoko. Kurwa. O, spętanie nie podeszło jakoś. Ciekawe czemu. To też na was nie zadziała. No proszę. No to też na was nie zadziałało. No ciekawe bardzo. 7, 5. Jeden. Jesteś w stanie dwóch jakąś uchnąć? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Spal tego chociaż. Teraz jesteś. Nieźle. Ale strat. Ty nie wal. Sporo. Nadal jestem silny, ale no, mógłbym być bardziej. Co by nie mówić. Tarcza stabilności to chętnie założę. A, i ten pierścień. Plus 2, plus 2. Okej, to Tauni dostanie ten pierścień. To miłe akurat. I tarcza stabilności... No dobra, jakkolwiek. Dobrze, miałem dużo tych buffów, nie? Na jednostki to zawsze dobrze działa. No jeden smok więcej przynajmniej. Tutaj mam nadzieję kilka małpek będzie. No cztery małpki, słuchajcie. To już jest niezły wynik. Pościągę od razu z gorsz. Z cupar. I teraz... O! O! Tak sobie uświadomiłem, że przecież mogę. Plus mogę wysłać zmory z tego punktu, co przejąłem, nie? Więc tak, to jest niegłupie. Ile w ogóle mam? Minut 24, spokojnie, dobra. Labirynt 30 medus, słuchajcie. To bez srania jest niezła grupa wojska. Domy wojowników myślę, że sobie odpuszczę. Szybciutko jedziesz tu. O. 16 poziomowy Beastmaster. Nie jest super silna armia, ale chyba troszkę silniejsza od mojej. Zapiszmy grę, zobaczmy jakby wyglądała bitwa. Wróg sam w sobie nie jest jakiś turbo silny. Jest niezły, ale nie jest taki turbo silny. Boję się, że... Mimo wszystko lepszy ode mnie cały czas. W szczególności teraz. Spętaj go. Teraz zgrozuj. Czemu nikogo? Nie wiem. Ważne, kogo by zdjąć. O, jakby się ciebie udało.
Okej, okay, a teraz może grozę coś? Por favor? Czemu nie? Może wrogów jest więcej. Nie, to nie jest dobra bitwa dla mnie. Dla mnie najlepszą opcją jest teraz spierdalać. Mam nadzieję, że się to uda. O, nie pogonił mnie. To luz. Patrzcie, jaki trik zrobimy. Mamy czapkę, to mogę to wykorzystać. A, spoko. Tu jedno grosz jedzie. Jedzie wojo, dobrze. Oddaj górę. Chyba więcej chodzę po ziemi, więc chyba wolę się wydesantować na glebę. Rekrutuj ile możesz. No, mam za mało rtęci na te ptaki, nie? Zieleniak się kręci. Celem misji jest co? Frinkston i Antare. Ja teoretycznie nie muszę zdobyć zielonego, pokonać niebieskiego. Ja muszę zdobyć mu tylko miasto. To jest kluczowe. Podgląd. Jutro jeszcze wojsko przyjedzie. Zieleniak się kręci. Dobra. Na statek. Moi mili. Podpłyniemy bliżej. Pytanie, jak silny zielony? To nie jest silny zielony. Co istotne, zielony bez bohatera w ogóle. Dobra, twój posterunek padł. Pytanie, czy się będziesz bronił w zamku, czy nie. Nieźle. To było wkurwiające. No spoko. Nie wiem, co ty chcesz osiągnąć w swoim życiu, ale... Zniszczyłeś mi statek chyba tylko i wyłącznie. Tak, zniszczyłeś. Ale ja myślę, że ja sobie wejdę twoimi teleportami. To wszystko, co posiadasz chyba. No właśnie, bo tu masz ogrzych magów, których z jakiejś durnej przyczyny nie odblokowałeś tym razem. Nie wiem czemu. Symbol miesiąca to berserker. Pojedźmy mu ten budyneczek. Ma niemałą przewagę, skurwol mały tu. Szczerze mówiąc, to ja się w ogóle to bo nawet jakoś specjalnie nie przejmuję, bo nie wiem, czemu miałbym. No i dobra, ale co jeszcze? No okej. Jakoś nie czuję tego klimatu zagrożenia od wroga. Mogę sobie rzucić smoka przy okazji. Okej. Nieźle, nieźle. Niezły garnizon. Siema. Myślę, że kluczowym było to, że ubiliśmy mu jednak kilku bohaterów po drodze. Znaczy, w sumie... Chcesz, to uciekaj. Daleko nie zwiejesz, kumplu. O ile w ogóle możesz uciekać jeszcze. No zaraz sprawa się powinna znacząco ułatwić. Co tu masz? No masz nawet, dobra, masz. Okej. Okay. To przestań latać. Teraz tak, groza tam. I do przodu. Bardzo dobrze. O to mniej więcej chodziło. Zabolało nawet. No to dawaj tak. Jak go możesz przez mury pyrgać, to spoko. Możesz go jeszcze przez te mury pyrgnąć raz? Chyba nie. Nieźle.
Dobra. Teraz do przodu podejdźcie, jak tylko wam się uda. Wybornie, o to mniej więcej chodziło. Taki rodzaj uderzenia, od góry. No, nie masz kontrataku, a to szkoda. Jedną miksturę śmiertelności chyba spaliłem, czy nie? Nie pamiętam, muszę sprawdzić teraz. Dobra. Jest miasto Frigistan moje. Uch. Jeszcze gównianie nie zbudowali, jeżeli chodzi o wojska, które tu mają. Znaczy, no, szczęśliwie dla mnie, gównianie dla nich. Dobra. Słuchajcie, to jest dobry moment, żebyśmy sobie tutaj zakończyli dzisiejszy odcinek. Jutro już pewnie dokończymy sobie mapkę. Więc co, ja bym Ignacy, byliście wy, a to był Heroes of Might and Magic 4, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.